Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją ojczyzną. Tu zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Wiemy, jakie kolory ma nasza flaga, prawda? Rzecz w tym, by z symboli i barw nie robić sobie od przedszkolnych zabaw, ale by w lekki sposób uświadomić to, co jest nasze, wspólne, jedyne takie i niepowtarzalne. W tym przedszkolu jest zawsze pięknie i barwnie. Jedna grupa była ubrana, jak widzieliśmy, w kolorze białym, druga w kolorze czerwonym. I ten przekaz ważne, żeby był łatwy i przyjemny. Ten przekaz taki bardzo przedszkolny o tym, jak powinniśmy świętować właśnie przy okazji 2 maja, Święta Flagi. Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? W Polskę wierzę! Dzieci dużo wiedzą z domu. Dzieciom poświęca się dużo czasu. Mimo dzisiaj zabiegania widzimy, że dzieci wiedzą, gdzie mieszkają, dokładnie w jakiej miejscowości, że jakie są barwy narodowe, też dobrze o tym wiedzą. Są tacy teoretycy wychowania, którzy twierdzą, że wartości i wszystko, co ważne, wynosi się tylko z domu, ale praktycy wiedzą, że równie cenny jest na przykład pierwszy przedszkolny wychowawca czy wychowawczyni, trener czy animator, albo i aktywny i mądry rodzic koleżanki czy kolegi angażujący się w życie dzieci. Czyli tak naprawdę w mądrym i dobrym wychowaniu ważny jest każdy z nas.